witam serdecznie. Piotr Nisztor, to jest Rozmowa Ściśle Jawna, a dziś moim gościem jest Przemysław Daca, prezes przedsiębiorstwa Wody Polskie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, kilka dni temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że już ścieki, które jeszcze do Wisły trafiały do niedawna w związku z awarią oczyszczalni Czajka, już nie zanieczyszczają rzeki. Na ile ta prowizoryczna konstrukcja oparta o most pontonowy, która no, ratuje rzekę przed tymi nieczystościami, jest stabilna i jak długo taka infrastruktura, nazwę to w ten sposób w cudzysłowie, może funkcjonować? No to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Po pierwsze, w ogóle to jest rozwiązanie bardzo nowatorskie i ono jest bardzo uzależnione od warunków pogodowych, więc na całe szczęście tutaj prognozy są na razie optymistyczne, ale jeżeli dojdzie do intensywnych opadów deszczu i będą duże przepływy w Wiśle, albo dojdzie do opadu śniegu czy spadku temperatur, to Wojsko Polskie od razu automatycznie zwinie rurociąg. Miasto zapewne ma takie same podpisaną instrukcję z wojskiem, jak my mieliśmy w zeszłym roku, że przy odpowiednich warunkach wojsko po prostu z dnia na dzień zwija most pontonowy. My w zeszłym roku utrzymaliśmy ten most pontonowy do 15 listopada i ja pamiętam, jak ta infrastruktura tego mostu, te kutry, jak to wszystko wyglądało. To jest oczywiście, most ma swój standard, czyli swoje możliwości. On nie jest dostosowany do tego, żeby cały czas był na Wiśle pod takim obciążeniem i 15 listopada można powiedzieć, że część już kutrów puszczało wodę, więc 15-30 listopada moim zdaniem to jest maksimum, jak wytrzyma ten most pontonowy. Chyba że będą jakieś ekstremalne warunki pogodowe, to wtedy zdecydowanie krócej. Jak na razie rurociąg alternatywny, ten bezpieczeństwa, funkcjonuje. Natomiast chciałbym też zauważyć, że miasto Jempełmin się zbytnio nie spieszyło z budową tego rurociągu. Przypominam, że dostali od nas technologię, dostali natychmiast pozwolenia wodnoprawne, dostali rury z oprzyrządowaniem i, co jest bardzo ważne, nie musieli budować czerpni na Wiśle, ponieważ korzystali tam z zakładu na Farysa 1, czego nam w zeszłym roku nie pozwolili i przez to straciliśmy 3 dni. Reasumując, robili to zdecydowanie dłużej i przez to zdecydowanie więcej, prawie 2 razy więcej niż w zeszłym roku, ścieków znowu trafiło do Wisły i znowu mamy katastrofę o wymiarze światowym, bo jeszcze nikomu nie udało się tak zatruć rzeki jak panu prezydentowi Trzaskowskiemu i Jempełmowi w Warszawie. A jeśli chodzi o samą tą infrastrukturę, naprawę tego rurociągu, który pękł, od którego zaczął się ten problem niedawno, jak długo może potrwać naprawa? No bo jeśli mamy ten czas w optymistycznym wariancie do końca listopada, jeśli chodzi o most pontonowy i ten alternatywny rurociąg, to czy do tego czasu w ogóle jest możliwe, aby zafunkcjonował normalny rurociąg, już ten naprawiony, oparty o bardzo dobrej jakości materiały? Szanowni państwo, od razu sobie powiedzmy, że miasto w tej chwili w ogóle się nie zajmuje rurociągiem, tym pierwotnym, pod dnem Wisły, tym przekopie. Jak spuścili wodę i zobaczyli, co tam się stało, to od razu prezydent Trzaskowski zadzwonił do pana ministra Dworczyka z prośbą o pomoc. Z tego co wiem, to ta awaria jest zdecydowanie większa niż w zeszłym roku i bardziej rozległa. I z tego co wiem, to miasto zakłada na razie wybudowanie rurociągu takiego docelowego bezpieczeństwa przewiertem pod Wisłą. Na razie się nie zamierza zajmować tym pierwotnym rurociągiem. Ja wielokrotnie mówiłem i apelowałem, że ten rurociąg przewiertem pod Wisłą powinien być wykonywany równolegle z tym rurociągiem na przeprawie mostowej. Niestety to się nie dzieje. Zresztą moim zdaniem tutaj bardzo duży panuje chaos z MPWiK-u, bo dostaję ciągle jakieś sprzeczne pisma i informacje dotyczące sposobu wykonania tego docelowego awaryjnego rurociągu pod dnem Wisły. Na początku próbowali położyć rury na dnie Wisły, ewentualnie je wkopać. Złożyli wniosek do PIMB-u, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
o wydanie decyzji, od razu dostali taką decyzję, tak naprawdę był ten wniosek powielony w decyzji, co nas bardzo zdziwiło i zaskoczyło, ponieważ to rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjne i mogło może doprowadzić, wylać dziecko z kąpielą, bo może doprowadzić do zagrożenia powodziowego. Jak na razie po naszej interwencji zdaje się, że z tego zrezygnowali. Ale to sekundę, panie prezesie, wejdę w słowo, bo pytanie kluczowe, które się nasuwa, czyli jeśli po 30 listopada nie będzie alternatywnego źródła odprowadzania tych nieczystości, to rozumiem, że nastąpi zrzut ich ponowny do Wisły. Tak, będziemy mieli do czynienia z trzecią kolejną katastrofą oczyszczalni ścieków, bo znowu będą te ścieki waliły bezpośrednio do Wisły. Aktualnie pan prezydent Trzaskowski poinformował, że będzie w tej chwili wykonywany przewiert jednej nitki rurociągu pod dnem Wisły, który ma być takim właśnie rurociągiem zastępczym i została już wybrana firma do wykonania. Natomiast mnie dziwi, że to jest podzielone na etapy. Najpierw jedna rura, potem znowu przetarg i wybór kolejnego wykonawcy i druga rura. Przypominam, przynajmniej z takiej informacji wynika, że mają wykorzystać te nasze rury o średnicy 1 metra. Jak położą taką jedną rurę, to ona nie będzie w stanie przetransportować tej całej ilości ścieków. Przypominam, że w tej chwili leżą dwie rury na rurociągu na moście pontonowym i są wykorzystywane dwie rury. Więc bardzo mnie zdziwiło, że... Ale czy wystarczy czasu w takim razie? No bo oni, do tego oni to mogą, że... listopada no nie jest wcale tak daleko. Znaczy pan prezydent mówi, że to wykona w listopadzie, w grudniu, ten pierwszy rurociąg. Jak widzę, jak się do tego zabierają, to mam co do tego bardzo duże wątpliwości. Mnie to bardzo niepokoi. To jest po pierwsze. Czy zdążą? Jak nie zdążą, to będzie lecieć z powrotem cała ta masa 2,7 m3 na sekundę, bo taka jest średni wypływ. Znowu będzie walił do Wisły. Jeżeli wybudują, jak planują, jeden rurociąg, to prawdopodobnie też będzie część, bo się nie zmieści w tym rurociągu, też będzie to wszystko, część będzie spadało do Wisły, więc moim zdaniem no, będzie powtórka z historii i jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do kolejnej, trzeciej katastrofy i cała odpowiedzialność tutaj spada na pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja się już nie wypowiadam. Ale to, panie prezesie, ale czy jest coś optymistycznego? Czy może w takim razie jest jakieś rozwiązanie, które spowoduje, że jednak uniknie się tej trzeciej katastrofy ekologicznej, o której pan wspomina? Ja na razie takich możliwości nie widzę, biorąc pod uwagę, jak obserwuję, co robi w tej chwili miasto, jak często zmienia zdanie, jak nie ma w ogóle harmonogramu działań. Informacje przekazywane nam są lakoniczne, których nikt tak naprawdę nie wynika. Bardzo mnie to niepokoi. Niestety nie jestem tutaj optymistą. A jeśli chodzi o samą właśnie tą współpracę MPWiK w Warszawie z Polskimi Wodami, jak to wygląda? Czy w ogóle widać chęć tej współpracy? Czy są jakieś pozytywne sygnały, że faktycznie jest tak, że ponad podziałami politycznymi udało się, czy uda się jakoś tą katastrofę zapobiec, tej trzeciej katastrofie? Panie redaktorze, rola Wód Polskich... Tak naprawdę, jeżeli chodzi o pomoc w wykonaniu rurociągu na pontonowego, czyli powieleniu tego, co zrobiliśmy w zeszłym roku w dużo trudniejszych warunkach i zdecydowanie szybciej, się skończyła. My już nie uczestniczymy w naradach tutaj sztabu kryzysowego. Teraz już jest zadanie MPWiK-u i miasta w wykonaniu tego rurociągu zastępczego. Współpraca do tej pory była bardzo dobra, no ale tylko podejrzewam dlatego, że miasto i MPWiK byli skazani na naszą współpracę. Ja przypomnę, że w zeszłym roku tej współpracy w ogóle nie było i wręcz nam przeszkadzano i czekano aż na to, aż nam się nie uda wybudowanie tego rurociągu. Dlatego ja przyznam się szczerze, jestem tutaj, mam balast negatywnego doświadczenia i jestem, mówiąc kolokwialnie, nieco cięty szczególnie na MPWiK. Chciałem tutaj państwu też powiedzieć, bo mamy bardzo dobry przykład zeszłego roku z Finlandii, gdzie miało miejsce, w miejscowości Turku miała miejsce również katastrofa, która się szerokim echem odbiła
w mediach skandynawskich, również polskich, bo to też się przebiło. Doszło do, jak oni to pisali, bardzo dużego wycieku do rzeki, a potem do Bałtyku ścieków. I muszę państwu powiedzieć, że tych ścieków było wtedy 35 tysięcy metrów sześciennych. W Warszawie spada średnio 250, spadało tysięcy metrów sześciennych dziennie, czyli prawie 10 razy tyle. I co zrobił zarząd tamtejszego MPWiK-u? Wyszedł, przeprosił opinię publiczną, pokajał się publicznie, a pani prezes się podała do dymisji, tak? A w Polsce, w naszej szarej rzeczywistości warszawskiej, wiceprezydent publicznie mówi, że ma pełne zaufanie do pani prezes MPWiK-u, która doprowadziła już do drugiej z kolei największej gigantycznej katastrofy oczyszczalni ścieków na świecie, więc no to jest trochę żałosne, muszę powiedzieć, z mojego punktu widzenia. Panie prezesie, ale czy dzisiaj wiemy, co było powodem tej bardzo poważnej awarii? Bo z tych nieoficjalnych informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że jednak zawiodła jakość materiałów, jakość rur, które były położone właśnie pod Wisłą. Panie redaktorze, nas jako Wód Polskich nikt tam nigdy nie wpuścił do tego rurociągu, tego pierwotnego. Na początku nas też nie wpuszczono zupełnie na kontrolę, więc widać było, że coś było ukrywane tutaj. My możemy obserwować sytuację i myślę, że to jest dosyć złożony temat, ponieważ, a jeszcze przypomnę, że miasto zleciło za gigantyczne pieniądze, bodajże 7 milionów złotych, ekspertyzę zewnętrzną, którą wyniki miały dopiero mieli dopiero w lipcu tego roku, czyli prawie rok czasu po katastrofie, czyli błądzili we mgle, nie wiedzieli, nie znali przyczyny, nie wiedzieli, jak to w ogóle naprawić. A z tego materiału tych ekspertów wynika bardzo lakoniczne stwierdzenie, że błędy konstrukcyjne, projektowe, etc., etc. Ja mogłem o tym powiedzieć od razu już po katastrofie. Ja widzę na pewno i na podstawie obserwacji naszych, jak prowadziliśmy te ścieki przez 2 miesiące tym rurociągiem w zeszłym roku zastępczym, że ścieków jest zdecydowanie więcej niż planowano przy budowie czajki. Zresztą świadczy o tym ewidentnie to, że miasto wielokrotnie, 45 razy ponad prawem, niezgodnie z prawem, zrzucało ścieki komunalne do Wisły, jak im się tam przelewało. Czyli jak były duże opady deszczu, te ścieki się mieszały z opadami burzowymi i miasto nie potrafiło, już nie mieściło się to w tym rurociągu, więc spuszczało to bezpośrednio przelewami do Wisły, robiły to coraz częściej z roku na rok i ewidentnie jest wskazuje na to, że ta instalacja już po prostu była niewydolna. A oprócz tego, szanowni państwo, tymi ściekami leci bardzo dużo zanieczyszczeń stałych. To są prześcieradła szpitalne, podpaski takie duże szpitalne. Nawet znaleźliśmy swego czasu tam bobra martwego, szczury, inne rzeczy. My musieliśmy czyścić codziennie nasze pompy. Tam były naprawdę tony tych zanieczyszczeń stałych. To wszystko wali tymi rurami. Wystarczy, że się gdzieś tam zatrzyma na jakimś odcinku i to już jest katastrofa murowana. Więc naprawdę, szanowni państwo, myślę, że to jest interakcja wielu różnych czynników. Ja tylko mogę powiedzieć, że... Zapytam się jeszcze o jedną rzecz, która być może jest tą, która może trochę dać do myślenia władzom Warszawy i zarządowi MPWiK-a. Na ile zagrożeniem dzisiaj mogą być pozwy osób, które są poszkodowane w wyniku tej awarii, osób, które na przykład mieszkają w okolicach, w których dochodziło do tego zrzutu i może za chwilę znowu dojść do tego zrzutu, no i tych, którzy po prostu cierpią z powodu tych zanieczyszczeń. Konsekwencje, panie redaktorze, będą naprawdę różne. Mogą być pozwy. My na pewno naliczymy kolejną opłatę podwyższoną. W zeszłym roku to było 10 milionów złotych. Teraz pewnie będzie więcej. Oprócz tego się toczą 2 postępowania prokuratorskie. I myślę, że tutaj ewidentnie nie można pozwolić na bezkarność takich MPWiK-ów zarządu, że powodują 2 katastrofy gigantyczne i nic się nie dzieje. Pani prezes nie ponosi żadnej odpowiedzialności, czy to zawodowej, czy karnej. No dla mnie jest to zupełnie nie do pojęcia. Natomiast no, miasto się też odwołało, czy MPWiK od naszej podwyższonej opłaty. 10 października będzie rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądać, ale... Tu niestety, panie prezesie, musimy postawić kropkę, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję mojemu gościowi, Przemysław Daca, prezes przedsiębiorstwa Wody Polskie. A ja się kłaniam nisko, życzę dobrego, spokojnego wieczoru.
Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.